Cześć, witajcie, ja jestem Huda, a to kolejny odcinek Drogi do Sławy. W poprzednim tygodniu bawił się tylko jeden film z tego względu, że miałem trochę wyjazdów, mało co byłem w domu i w ogóle tak dalej, tak dalej. A w weekend musiałem po tym wszystkim odpocząć. Dlatego, że jest kolejny tydzień, zaczynamy Drogę do Sławy. Muszę też znaleźć jakiś czas, żeby pojawiały się na kanale inne serie oprócz tylko FIFA. Na razie to mi średnio wychodzi, ale będziemy jakoś próbować. Na jutro jest plan, żeby była droga do Premier League, ale to z tego widzę, zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko się uda. Lecimy dalej, Londyn. Mecz z West Hamem. Zaczynamy. Oczywiście będziemy grać Hunterem, jest Artur Boruc na ławce, Gareth Walker na lewej stronie, a nas w składzie wyjściowym niestety nie ma. Gramy Hunterem. W społecznościach coś nowego? Dzisiaj zagra na terenie klubu West Ham. Wszystkie oczy są zwrócone na Alexa Huntera, ale Alex Hunter w pierwszym składzie nie jest. No może na innej pozycji był. Nie no, ma koszulkę rezerwowego, więc no. Zaczynamy ten mecz. A, już nie pokazują nam skrótu meczu, tylko od razu moment, kiedy wchodzimy. No okej. Przegrywamy, tak? Bo rozpocznij powrót, coś tam widziałem. Czyli prawdopodobnie sytuacja nie jest za ciekawa. 3 do 0 przegrywamy. Wy sobie jaja robicie? No dobra, będziemy... A, dobra, w tą stronę gramy, dobra. Nie, czekajcie, w którą stronę cholera gramy? W tą. Dobrze. Na jaką pozycję ja w ogóle wszedłem? O! Aj, chciałem od razu pierwsze piłkę zagrać, ale... Aj, no... Hunter ładnie tutaj mógł wypracować akcję. No nie. Serio, Alex Hunter kontuzjowany? Właśnie, szczerze nie wiedziałem, że da się to zrobić. Myślałem, że to jest jakiś ciąg, ale... No, myślę, że kontuzji nie będzie, zobaczymy. Zaraz powinien to rozchodzić. Czy mi się wydaje, czy dopiero teraz się pojawiły te... Wszystko z Premier League? Czy może ja po prostu wcześniej nie zwróciłem uwagi, albo już nie pamiętam. No dobra. Aleksander... O, dobra, już mi przeszło, jest dobrze, jest dobrze. Teraz musimy bronić się z rzutu rożnego, dobrze, udało się. Aleksander wykonuje rzut wolny! Ale jaja. Spróbuję im tam gdzieś wrzucić ładnie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobrze! Dobrze, było prawie dobrze, panowie. Wasza wina. Jeszcze jeden... Nie, dla nich rzut wolny niestety tym razem. Hunter przejął piłkę i... Nie wiem, czy to raczej strzał nie był, po prostu jak wbiegł tą piłkę, ona poleciała w stronę bramki, ale jest dla nas rzut z autu. Może coś nam z tego wyjdzie. Hunter na skrzydło chciał zagrać, ale nie wyszło. Strata, kiepskie podanie z mojej strony, no nie moja wina, że Hunter nie zdążył opanować, a ja chciałem szybko. Dobrze, teraz zagrajmy dobrze podaniami, teraz było dobre podanie. Może mi podasz? Dobrze. Hunter, no czemu on nie wybiegał, ten nasz kolega? Hunter, dośrodkowanie, dobrze, gol! Świetna asysta, 9-1. Ależ nam ta ocena skoczyła. Dobrze, Hunter przyczynił się do zdobycia bramki honorowej, niestety. Nie no, bramka to bramka, nie? Hunter się pokazał, to się chyba liczy najbardziej. Dobrze, Hunter ma piłkę, ale... Niestety ją stracił, no. Nie zdążył opanować. Nie no, w sumie to opanował po swojemu, już on jeszcze ma niski overall, muszę się do tego przyzwyczaić. Ale teraz dobre podanie do Huntera. Hunter będzie strzelał i trafia! Bramka kontaktowa! Jednak chyba na tą bramkę trochę za późno. Czy wywalczymy jeszcze remis? Kto wie. Futbol jest nieprzewidywalny. Świetnie to zrobił Alex Hunter z lewej nogi. Do okienka. No i w sumie wznowili grę i już koniec. Ja sobie patrzyłem te cele, to było co najmniej z remisu i tak się zastanawiam, może się jeszcze uda, ale jednak nie. Jednak to jest koniec. Przegrywamy. Hunter z bramką, ocena 9,5. Naprawdę świetny występ tego młodego zawodnika, jednakże jego zespół odnosi porażkę. Dobra. Same plusy u trenera. Nie wiem, czy... Mogę sobie sprawdzić, czy zawodnikiem meczu zostałem, czy coś takiego?
Tak wyglądają ostatnie wyniki z Premier League. Tabeli na razie nie widzimy. Nie chcemy jej widzieć, pewnie gdzieś nisko jesteśmy. Tenka. It's not serious. Keep it iced. I'll strap it now and we'll start with some ultrasound tomorrow. Take it easy for the next few days, then we'll do some work in the gym. Could have been a lot worse. Thanks. This we used to get was a cold sponge. That's what happens when you run around like a madman, Alex. You need to learn to run clever. Understood. Aha, czyli jednak jakiś uraz mamy. Ta kontuzja nam całkowicie nie minęła. Nagrodza medy, za pierwszy skład nie dostaliśmy. Dostaliśmy za bramkę. No i zarobki, wartość już nasza wynosi ponad 5 milionów. A, zagraliśmy jako SPO jednak. Tam chyba u góry nam pokazują. No dobra. Super, dalej. Coś do overallu? Nic. Nie mamy żadnych punktów umiejętności. Przechodzimy dalej. Znowu jesteśmy w naszym pokoiku. Zobaczmy, mamy 43 tysiące tam fanów, tak. No, szybko to rośnie. Jesteśmy na miejscu 14. Liderem jest Manchester City, a dopiero były dwa mecze, zauważcie. I zdobyliśmy w tych dwóch meczach jeden punkcik tylko. Dalej, teraz ma trening. It's been going well, Dad. A few sub appearances, more than I expected. Think you might be able to come see me play soon. Yeah, but, you know, I'm earning now. Not a fortune, but maybe I could help you out. Look, Alex, things are pretty mad here. I'm better be off, okay? Just don't get too dazzled. Yeah, wait, wait, Dad, Dad. Bye, son. Remote. Martin, what do you think you're doing? And with such a world-class player as Harry Kane joining our squad, we're confident we can push on from last season. Harry, how does it feel to have signed? Yeah, really excited. Buzzing to be here. It's a special day for me. Just can't wait. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're going to start him up top next game. They? Who have you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. No cóż, nie wszystko się układa zgodnie z planem. Co dalej? Dzień treningu. Niesamowite, mam szansę zagrać z takim piłkarzem jak Harry Kane. Gareth Walker się cieszy, ale no, dla nas niestety to nie jest dobra wiadomość. Ale będziemy walczyć, musimy się dobrze pokazać na treningu. Hey Harry. Witaj w klubie, na spokojnie przywitamy nowego kolegę. Welcome to the club, mate. Hi, you alright, Alex? Yeah, I see your debut, you done well. See you around. The best teams train harder than the rest, and that's a fact. So guess what we're doing today? Dobra, dalej. Musimy się załapać do tego wyjściowego składu, no. Sesja niedostępna. Co, mamy podstawę obrony? Naprawdę obronę? Chcemy... Nie, no symulujmy wszystkie. Nie chcę się obroną trenować. No nie, dobra, zagrajmy tą obronę. Spróbujemy, no niech będzie. Podstawę obrony, damy chyba radę, nie? Może zrobią z nas obrońcę na ten mecz. Co wy... Na to, ale zrąbałem. Kurde, ciężko jest. To nie jest... To jest napastnik, ludzie. Co ja mam bronić? Kurde, no nie mogę trafić ślizgiem w ogóle. Będzie trzeba to powtórzyć, bo to będzie bardzo słaby wynik. Staraj się bardziej. No staram się cały czas. O, dobrze, trafiony. Drugi z rzędu już prawie.
No nie, jakbym teraz trafił, to może by jeszcze wyszło na dobrą robotę, a teraz... minąłem się z nim całkowicie, to była tragedia. Dobra, nie, powtórzmy to. Zdecydowanie, jestem za powtórzeniem. I znowu... No nie, nie trafiłem, ale nie do końca. Dobra. Okej, udało się. Staraj się bardziej. No mamy to już prawie. Jest. Teraz będzie lepszy wynik, dobra robota. Okej. Z tym już mógłbym skończyć, ale pójdziemy na doskonale. I oczywiście się udało. I jeszcze sobie trochę punktów podbijemy. Nie, nie podbijemy sobie. Ale doskonale jest, kontynuuj. Na A, oczywiście. I przechodzimy dalej. Co teraz nas czeka? Come in. Have a seat. You know, lad, this league's more intense than anything you've ever experienced. It'll chew you up and spit you out if you're not 100% ready for it. I'm ready. Right now, you're doing all the right things to get noticed. And ordinarily, that would be enough to get you a start. But the manager feels it's still too soon for you to be starting a Premier League game. You still need a bit of experience from the bench before you're ready to walk out with the rest of the lads. Hey, keep working hard, playing well, and one day your name will be on that team sheet. Understand? Good. Right, I'll be off with you. Cheers. No niestety jesteśmy za mało doświadczeni na pierwszy skład, ale będziemy ciężko pracować. Z kim kolejny mecz? Crystal Palace. Nie jest to mecz trudny, jednak jeśli Hunter nie wyjdzie od pierwszej minuty, to prawdopodobnie Bournemouth to przegra. Chociaż, kto wie, Harry Kane może dać nam zwycięstwo. Zaczynamy dzień meczowy. A jak to wygląda? Czy Walker gra? Walker gra, ale overall mu coś nie rośnie. No, Harry Kane gwiazda w takim zespole jak Bournemouth? No nieźle. Dalej, graj Hunterem. Widziałem, jak Alex Hunter grał w młodzieżówce, solidny, ale bez iskry. Obym się mylił, ale nie sądzę. No, co ty gadasz, chłopie? Rozpędzony Alex Hunter w składzie na najbliższy mecz. Podoba mi się to. Młody i głodny gry. Dalej. No już wchodzimy oczywiście. Za Garetha Walkera wchodzę? Chyba tak, wyczekuj gwizdka. Wygraj mecz. A, okej. Okay. Spróbuję się pokazać z jak najlepszej strony, tak jak to się udało zrobić w meczu z West Hamem. Zobaczymy zaraz, ile tu czasu mam. Jak to było, 76 minuta, czasu mam nieco mniej, ale oczywiście staram się zagrać jak najlepiej. Czy ja gram na... znowu gdzieś na pomocniku? Czy na obronie? Nie wiadomo. Dobra, Harry, zaraz ci podam piłkę, zaliczę asystę albo sam strzelę bramkę, dobrze? Harry Kane, nie strać piłki! No chłopie, co ty robisz? To ja powinienem grać za ciebie. Alex Hunter do przodu, stracona piłka, ale... jeszcze jest szansa, nie ma. Zła prośba o podanie, niestety. Jednak piłka nasza. Gdzie jestem? Po drugiej stronie. Aha, czyli za Garetha Walkera wszedłem, czyli na lewą pomoc. No cóż, zmieniają mi te pozycje ciągle. Nie podoba mi się to. Przegrywam tylko 1-0 w sumie. Jest szansa na zwycięstwo, ale mało czasu, no. Ciężkie zadanie, żeby to zrobić. Ostrożniej, no staram się. Kiepsko zaczynamy nasz występ w tym meczu. Dobrze, będzie szansa. Albo i nie będzie. No kiepskie podanie, co ja zrobię, no. Że gościowi nie udało się wybiec. Próbowałem go wypuścić. Nie, to chyba będzie tragiczny występ niestety w moim wykonaniu, bo nic nie jesteśmy w stanie zrobić póki co. Dawaj, jeszcze jedno ośrodkowanie. Aj, słabe. Harry Kane mi podał, dobrze. Hunter biegnie, Hunter uderza, Hunter trafia. Może jednak nie będzie tak źle, mamy remis.
A, przepraszam. Bardzo mój błąd, ponieważ to my prowadziliśmy jeden zero, a nie przegrywaliśmy. Okej, źle spojrzałem, wybaczcie mi to. Dobrze, Hunter. Kane biegnie jeszcze, dobrze. Hurricane dostaje podanie od Alexa Huntera i biegnie do przodu. Alex Hunter zmierza w stronę pola karnego. Czy Kane mu dośrodkuje? Hurricane dośrodkowanie jak zablokowane i łapie to bramkarz. Ale ten mecz chyba już jest wygrany, tak mi się wydaje. Raczej Crystal Palace tutaj bramki na 3-2 albo 2-2 nie da rady strzelić. Dobrze, Hunter przejął, będzie szansa. Alex Hunter dośrodkowanie na Harry'ego Kane'a. Dobry pomysł, ale bramkarz to złapał niestety. Trochę gorsze wykonanie. Kane znowu wybiega, Hunter mu podaje. Czy będzie 3-0? Hunter też biegnie w pole karne. Kane, podaj. Dobrze, Hunter, czy będzie druga bramka? Alex Hunter jest! Druga bramka Alexa Huntera w tym meczu. Będzie król strzelców może. O, słuchajcie głos. Ciekawe. Dobrze, asysta Harry'ego Kane'a. My zdobędziemy nasze pierwsze 3 punkty w trzecim meczu tego sezonu. Zaraz się ten mecz też powinien zakończyć. Spokojnie zwycięstwo 3-0 i jeszcze dobry odbiór Huntera. Jeszcze przechwycimy? Nie, już nie. 3 minuty doliczone mogłyby szybciej minąć. Dobrze, minęły, mamy to, wygrywamy 2 bramki. Niesamowity występ Huntera. Czy to wystarczy na pierwszy skład? Zobaczymy. No, Hunter myślę zawodnikiem jeszcze został. Tak powinno być. No, utrzymanie przy piłce tylko moim błędem. Wszystkie tutaj premie zaliczone. Dalej poproszę. Jakaś scenka czy coś? Nagrody za mecz jeszcze. Za pierwszy skład nie dostaliśmy, ale za 2 bramki dostajemy. Nasza wartość wzrosła o 100 tysięcy. Tutaj u trenera nic nie wzrosło, ale nasz overall rośnie do 64. Bardzo mi się to podoba. Mamy punkt umiejętności. Gdzie my go możemy wsadzić? Na razie chyba nigdzie, nie? Podania. Nie chcę się nic. Strzelanie, rzuty karne. Rzuty wolne. No wzrosły rzuty wolne w sumie. Nie, pozbieramy się tych punktów teraz jeszcze. Przechodzimy dalej. O, 50 tysięcy obserwujących osiągnęliśmy. No i dobra, nie chcę przechodzić dalej, bo już się załączy jakaś scenka albo trening czy coś. To by było w tym odcinku na tyle. Hunter pokazał się z dobrej strony, Bournemouth jest na 9 miejscu, a dołączył do nas Hurricane. Ciekawie się działo. Tak więc do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam. Cześć.